Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie w następnym odcinku z 30 dni szczęścia. Witam się z przepiękną ciotką Love, czyli z Ginny. Ginny wstała dzisiaj dość wcześnie, no wiecie, ona jest wampirem, więc tam no szybko się ogarnęła. No i stwierdziła, że no może nie będzie taką farancą okropną i zrobi śniadanie temu Joe. No ona sama nie je, ale mogłaby mu coś przygotować. No i robi mu śniadanie, szykuje mu śniadanko, no bo jak wiemy, Joe dzisiaj zaczyna swój pierwszy dzień w pracy jako detektyw, w sensie krawężnik. Także to są jego początki. No i Ginny stwierdziła, że no dobra, no okej, no muszą się jakoś dogadać ze względu na Love. No bo obydwoje jej gdzieś tam szukają po różnych miejscowościach, w różnych dziuplach. No i wiecie, no jednak wypadałoby się ze sobą jakoś dogadywać. Tym bardziej, że no jak na szczęście miejmy nadzieję Love wróci, no to żeby te relacje jakoś tam się utrzymały. Dobra, tym bardziej, że Ginny nie jest tutaj bez powodu, jak dobrze wiemy. Prawda, mam nadzieję, że pamiętacie, jeżeli nie oglądaliście wcześniejszych odcinków, wcześniejszych materiałów, to koniecznie nadrabiajcie, no bo jak wiemy, tutaj mamy fabułę. Na razie kartsen nie ma, mam nadzieję, że niebawem się zaczną pojawiać, chociaż takie króciutkie kartseny. Na razie po prostu nie mam do tego głowy, a chciałam, żeby ta seria już tak po prostu wróciła tutaj na kanał. Dobra, moi drodzy, myślę, że Joe, czas, żebyś powstał. Weź sobie porcję, no bo o 8 zaczynasz, no co, zanim zjesz, zanim się ogarniesz i tak dalej, no to myślę, że troszeczkę tutaj czasu nam zejdzie na tym. I tak, będę chciała, żebyś jak się ogarniesz, to skorzystasz sobie, umyjesz sobie ręce, umyjesz sobie zęby, wybierz typ pomywalki, uniwersalna, nie? Tutaj miało być typ, wybierz typ pomywalki, łazienkowa. Ja będę musiała tutaj właśnie pozmieniać sobie te rzeczy, bo ja naprawdę nie grałam od czasu tak naprawdę tych aktualizacji wszystkich. I no i wiecie. No i wiecie, wybierz typ pomywalki, kuchenna. Dobra. I tak, moja droga, ty masz pragnienie jak zwykle. No to ja nie wiem, kurczę, chyba już nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, może jak pani sprzątająca przyjdzie, czy pan sprzątający, no to wtedy się najwyżej napijesz. Ewentualnie może zamówimy jednak sobie te woreczki z krwią tutaj na razie, z plazmą. Plazmą! Także chodźmy sekrety wampirów, kupuję księgi, znowu w pakiet plazmy, no i może na razie sobie będziemy tą plazmę pić, jak nie będziemy mieli czasu, żeby z nią gdzieś jechać do Forgotten Follow, nie? Bo na Forgotten Follow siedzi i tam sobie ogarnia, ty już zjadłeś, ale szybko. No i tak, przyjdzie nam tutaj oczywiście pan albo pani do sprzątania, także nam sobie tutaj ogarnie wszystko. Ty chcesz być, widzę, złośliwa Franca, no. Wypij. Czemu to się nie wzrasta? Tak, tyle o ile, czyli ty musisz chyba z żyły pić. Ale lipa, ojojoj. Nienasycone pragnienie. Ginny musi się pożywiać o wiele częściej niż inne wampiry. A ofiary musi sobie trzymać. No, w sumie to przetrzymywanie ofiar to nie głupie byłoby, nie? No ale okej. Okay. Co tutaj mamy? Okultyzm. Przeprowadzając badania nad swoją wampirzą energią i wykonując liczne ćwiczenia, Ginny zdołała zmniejszyć ilość energii koniecznej do używania mocy, kontynuuje bla 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 bla. No dobra. No to taka lipa, powiem wam, moi drodzy. Musimy sobie kogoś chyba zaprosić tutaj. Ostatnio kogo myśmy wypili? Tam w tamtym miasteczku. O, tą na przykład piliśmy. Zaprosić do spędzenia czasu. My nie mamy czasu po prostu jechać nigdzie. Także mam nadzieję, że ona tutaj przyjdzie i się zasiemy. No, dobra, a za chwileczkę i tak jedziemy do pracy, więc mam nadzieję, że zdążymy się właśnie tutaj napić z naszej nastolatki. Ej, ale wrednie jesteśmy, zaprosić do środka, no to tak, no dziwnie to brzmi, tak wiecie, powiem wam średnio, ale no jak dobrze wiemy, no musimy się jej napić. Także wampir, pij plazmę, serio. Hipnoza. No zahipnotyzuj sobie ją, nie wiem po co, ale... dobra, lecimy. Także nie wiem, co Ginny będzie z tą dziewczyną wyprawiać w domu. Lepiej chyba nie wiedzieć, powiem wam. A w sumie, po co nam osoba sprzątająca, jak my możemy sobie zahipnotyzować właśnie ludzi? Do tego, żeby sprzątali. No. Ale bez sensu zrobiłam. Dobra, będzie pokojówka, no. Może się przyda, nie? Mam nadzieję, że się nam przyda w każdym razie. No i dobra, moi drodzy, witaj w policji. Pora rozpocząć walkę z przestępczością, ale wszystko po kolei. Użyj komputera, aby dostać sprawę. Także tak, ja sobie będę tutaj oczywiście zwalniała tempo. W ogóle muszę sobie inny, myślę, komisariat znaleźć. Galerii. A tutaj ja nie muszę mówić, gdy twój z tym pracuje, no ale to jak inaczej tutaj? Co
sobie to ogarnąć. Dobra, będzie trzeba jakieś kody wpisać ogólnie, ale będę chciała sobie inne komisariat tutaj ściągnąć na pewno. I tak, ukończ zadanie związane z aspiracją, wykorzystaj punkty satysfakcji, to nie, ja chcę pracę. Odbierz udział do sprawy. No bo ten komisariat to jest taki zwykły, no ale myślę, że właśnie jak on będzie na wyższym gdzieś tam levelu, to sobie przyjmijmy, że on zostanie przeniesiony i sobie podmienimy po prostu parcelę na jakąś fajniejszą, ciekawszą. Na pewno w galerii ktoś, na pewno pełno ludzi w ogóle stworzyło jakieś super komisariaty, które nam się, czy komendy, które nam się właśnie tutaj przydadzą. Asystuj przy śledztwie w miejscu przestępstwa. Zanim poprowadzisz własną sprawę, musisz poznać podstawy. Zaczniesz od asystowania doświadczonemu detektywowi podczas śledztwa na miejscu przestępstwa. Użyj mapy przestępstw, by udać się na miejsce przestępstwa, moi drodzy. Czyli lecimy tutaj i udaj się. No i zobaczymy. Zobaczymy, co tam. Okej, jesteśmy na miejscu przestępstwa. Na miejscu przestępstwa możesz znaleźć wskazówki, które pomogą ci wyśledzić podejrzanego. Badaj uszkodzone lub skradzione obiekty i szukaj wskazówek na ziemi w pobliżu, aby odkryć więcej materiałów dowodowych. Ponadto rozmawiaj ze świadkami, aby uzyskać zeznanie o tym, co się stało. Aha, to tu już mamy jakieś pierwsze, widzę. Zrób zdjęcie. Okej, tutaj też mamy sporo tego, w ogóle tych policjantów sporo. Małe dziecko jest! Ja się kręcę. Okej, tutaj też mamy, także też możemy sobie ogarnąć. Fajnie byłoby tutaj troszeczkę ogarnąć, fajnie. Okej, zbierz wskazówki na miejscu przestępstwa. To po prostu są te właśnie próbki. I tu materiał dowodowy. No. Okej, i teraz wysłuchaj zeznania świadka. Świadek. Ty jesteś naszym tutaj świadkiem na przykład. Słuchaj zeznań. No dobra, robimy sobie według tego. Lista przekazała nieco cennych informacji. Wróć na posterunek policji. Wracamy. Zostanie uprzątnięte, gdy stąd wyjdziesz. No ale tak jest, taka kolej rzeczy. Musimy iść. Chyba, że powinnam więcej tych rzeczy pozbierać, jak tam widziałam. Nie wiem, no zrobiłam takie ilości, jak mi wyskoczyły. No i dobra, teraz gdy udało ci się zebrać materiał dowodowy z miejsca przestępstwa, pora zająć się wyśledzeniem podejrzanego. Użyj analizatora chemicznego i komputera do oceny materiału dowodowego znalezionego na miejscu przestępstwa. Jest szansa, że uzyskasz jakieś informacje o tym, kto popełnił przestępstwo. Analizator chemiczny, to chyba to będzie, nie? Tak mi się wydaje. To jest materiał dowodowy. Mam nadzieję, że nam wystarczy czasu. Do 17 jeszcze jest trochę, nie? Nie wiem, czy on będzie właśnie długo przy tym robił, czy nie. Ty możesz... sobie rozwijają umiejętność, na pewno nie. No i tak, logikę masz słabo, pewnie będziemy musieli to właśnie sobie rozwijać. Dobra robota analizowania materiału dowodowego z miejsca przestępstwa pozwoli ci odkryć wskazówki dotyczące podejrzanego. Prowadząc własne sprawy, przeanalizujesz mnóstwo materiału dowodowego, zanim zdołasz znaleźć podejrzanego. Na razie użyj komputera i zarejestruj materiał dowodowy z miejsca przestępstwa, aby sprawę mógł przejąć starszy detektyw. Okej, a wszystkie komputery są zajęte. Zarejestruj w komputerze. Segreguj. O, jest. Już nam odejdzie? Idź sobie. No, padaj. A ty rusz się. No i to byśmy mieli zrobione. Dobra robota, znaleziony przez ciebie materiał dowodowy przyda się detektywowi, który zajmuje się tą sprawą. Gdy dostaniesz własną sprawę, bla, 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 bla. Jutro poznasz kolejne kroki pracy nad sprawą. Na razie poświęć się trochę czasu, by zająć się przestępcami na posterunku. Pobierz odciski palców. Przestępcy przy stanowisku rejestracji. Jest rejestracja, ale nie ma przestępców. Nie będziemy teraz z jego osobą rozmawiać. Nie mam czasu, ja szukam przestępców. Przeszukaj. Mogę sobie tutaj, a nie przy rejestracji. Rejestracja jest tutaj? Nie? Co nie? Tak, wydaje. Aha, cywil. No nie wiem. No dobra, weź sobie ją i zrób z nią co trzeba. No. O, w sumie fajne zdjęcie by wyszło chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Alt 8 tutaj średnio działa w tym pomieszczeniu, okej. Ale w każdym razie... O. Można byłoby. Okej, czyli to o to chodzi. Zrób zdjęcie policyjne, pobierz odciski palców. Oczek, żeście, nie mam czasu. Patrzcie, jak mi robota leci. Rewizja za nas to osobista. Niestety przestępcy rzadko kiedy chcą czyścić. Fuj, obrzydlistwo. No i teraz proszę cię, odciski palców. Ładnie. Okej, to byśmy mieli. Rób zdjęcie policyjne przy stanowisku rejestracji. Zdjęcie policyjne jeszcze musimy zrobić. Zdjęcie policyjne. Okej. Gdzie ona zwiała?
Nie zabrali mi ją, a ja jeszcze bym chciała się nią tutaj zająć. Już, ona mnie denerwuje, bo ona mi podbiera robotę w bardzo nieładny sposób. No. Nie zdążę tego wykonać, no. Jak on to tak powoli robi wszystko. Powyższe z palców? Nie. Nie. Trenuj przez godzinę, to skończy się. Przeszkód podejrzanego. A, ja chciałam to zrobić, tak fajnie ogarnąć, ale ja nie wiem, ja się chyba nie wyrobię z tym. No nie ma szans. A coś znalazł. Lepiej nie wiedzieć co. No i nie wiem, kurczę. Świetna robota, no. Zrobiono pieniądze, 180 simoleonów. No i dobra, no to wracamy do domu. No powiem wam, że myślałam, że... Nie wiem, czy zdążył, czy nie zdążył. Nie mam zielonego pojęcia. Okej, jesteśmy w domu, moi drodzy, także możemy się troszeczkę ogarnąć tutaj. I tak, głód. Jesteś głodny, choć... O, śniadanko jeszcze. Ale okej, on zrobi, podaj kolację i możesz zrobić mini burger. A ty co? Pragnienia ci brakuje. Oj. Dobra, my jedziemy mimo wszystko do tego, nie modwill, tylko już go ten follow. Idziemy sobie coś zjeść, no bo ona mi padnie z głodu. Ej, ale no to co? Ona, co ona cały dzień robiła? Nic nie robiła. Mam nadzieję, że coś robiła, że zajmowała się sprawą tej strzynicy, nie? Dobra, byle gdzie. Mam nadzieję, że sobie kogoś zjemy tak na szybciutko. No i dobra, dotarliśmy tutaj. Jest piękny dzień. Nie no, ładnie tutaj, naprawdę jest tutaj ładnie. Tylko pytanie, czy mamy kogo zjeść. Amciu. Tak, no wbijemy do kogoś do domu i kogoś zjemy. Po prostu nie, wampir zapobiega do tej chodzi. Dzień dobry. Nie wyglądasz na wampira, więc kto wie. Odpadniki. Ile osób jest w tym domu? Przydałaby się taka informacja. Naprawdę by się przydała taka informacja. Ale tu nikogo nie ma. No niedobrze. Ale. Dzień dobry. Dzień dobry, my się już poznaliśmy. Aha, nie, bo ty jesteś chyba wampirem, albo ewentualnie już z siebie piłam, a nie pamiętam. Też może być. Także trzeba szukać dalej. Ta dziewczynka jest za mała, ewidentnie. Ewidentnie, dzieci nie pijemy. Podleś tutaj. Znałaś, moja droga? No, okej. Okay. Odbieć. No nic, musimy połazić po domach, powypijać ich. Ej, gorsi jesteśmy od Vlada. Bo Vlad to przynajmniej zapuka. No znaczy my też zapukamy, okej. Okay. No i od razu tak nie piję, tylko powiem jakiś komplement. Coś na podobieństwo, że masz ładną szyjkę. Nie. A my po prostu chlejemy. I tak trochę nieładnie w sumie. Jak się pożywiać chamsko. A ty będziesz wampirem na pewno, nie? Oh no. Ale możemy się zapoznać w sumie, czemu nie? Zerwamy powitanie. Macie tutaj kogoś do zjedzenia. Dzień dobry. Ty też będziesz wampirem. Wyglądasz na wampira. A z ciebie dalej nie mogę nic. A ty jesteś wampirem ogólnie? Tak, jesteś wampirem. Nie no, Lipton. Lipton, to gdzie ja mam się, moi drodzy, udać, żeby sobie wypić? Jak tutaj są same wampiry. No troszeczkę się napiliśmy. Jest za mało. Najlepiej byłoby mieć piwnicę, zamknąć sobie jakiego ludzia, czy tam dwa ludzie zamknąć. O, i sobie z nich pić. Wiecie, jedzonko. Jezu, okropne to. Ale dobra, no nie mam wyjścia. Chodź, musimy cię zjeść. Ale nie bój się, trochę cię głowa poboli. O, a ty? Ustaw się w kolejce, moja droga. Nie rób scen, jakbyś tego nie widziała. Nie po to tu mieszkasz, żeby się nie dawać. Jakby nie chciała, to by tu nie siedziała. No, ona chce. A ty jesteś wampirem? Tak. Ej, stój! Stój, zaprzyjaźnijmy się. Więcej opcji mam. Pierpi plazmę, zachłanie pi plazmę. No. Nie uciekaj. Po co będziesz uciekać? Bez sensu. Jak cię dopadnie? Dobra. Już prawie jesteśmy na pojona, ale nie wiem, tych nastolatków to jest strasznie dużo. Naprawdę, nastolatków to tu jest ogrom. I w zasadzie wiecie co, fajnie byłoby sobie posadzić to drzewo. Tak, kwiat. Bo jadło, ale to chyba będzie u Vlada, mi się wydaje pewnie. Tak myślę. U Vlada czy nie u Vlada będzie? Roślinka z plazmą. Chyba wyjątkowa słodka plazma. No, popatrz. Dobra, lecimy meczka. I tak sobie myślę, może pójdziemy sobie właśnie do tam, gdzie Vlad mieszkał. Okej. Okay. Zobaczymy, czy on ma to drzewko.
z plazmą, no bo nie wiem, no to chyba tylko tutaj by można było je znaleźć, nie? Już nie pamiętam, kurczę, jeśli grało w RWDG pierwsze pokolenie ogrodnika, to trzeba było znaleźć to drzewko. No i chyba tutaj mi się wydaje, że było, ale nie pamiętam, no po prostu nie pamiętam. No ale dobra, jesteśmy w takim razie na miejscu, jesteśmy tutaj przed Havirą. No i what? Czy mogę sobie kupić po prostu te plazmy? W sensie takim drzewko, żeby po prostu mi sobie rosło. Nie chcę kopa, nie chcę drzewko. Kaja je znalazłam wtedy, nie pamiętam. Drzewo plazmowe. O, czyli tutaj jest. A kiedy zdziczało upiorne drzewo, które rodzi owoce plazmowe? Kiedy to się właśnie urodzi? Nie wiem, kiedy kwitnie. No dobra, ale już wiemy, gdzie stoi, także mam nadzieję, że wyrośnie nam to drzewko. A my w takim razie udamy się do domu, musimy się naszym Joe zająć, a w następnych materiałach to pewnie się udamy do innych postaci, właśnie tutaj, do innych bohaterów. W międzyczasie pewnie przejdziemy sobie też do naszej Love, zobaczyć jak jej się żyje w tym pokoju, w tych czterech ścianach, bo przecież jej nie wypuści tak po prostu, nie? I okej, wróciliśmy do domu, tobie brakuje zabawy ewidentnie, to nie wiem, możesz sobie popływaj, pójdź tutaj, pływaj nago, trochę na plecach, pływaj po stronie po prostu, tak o. Ty siedzisz i oglądasz telewizję. Jesteś uzależniony od tej telewizji, naprawdę, jutro idziesz do pracy? Nie, już masz wolne, okej, przygotuj 10 drinków, coś się tutaj przygotowałeś, także przyrządź drinka kolejnego, przyrządź ulubionego drinka może, bo już ile brakuje? 5. Akurat byś coś się ogarnął tutaj, nie? Masakra. Co się z tym chłopem dzieje? Co się z tym chłopem dzieje? Przyrządź, przygotuj. No nie jest to najtańsze, co będziemy robić, nie? No, bez przesady. Gdzie takie drogie? Nie będziemy drogich robić. Po co? Po co? No. Patrzcie, co ma się na buziulce dzieje, nie? O... Nie wiem, czy to przez skina? Tak dziwnie. Może i powinnam skina pozmieniać. Wiecie, one chyba kolidują tutaj ze sobą. Weź to, wyrzuć. Prządnij. Przyrządź się drinka, przygotuj. Działaj. Życie brakuje. Chyba, że wiecie co? Piszemy sobie teraz full edit modem. I wejdziemy sobie tylko w mody kwiku i stwórz Sima. No i faktycznie może zmienimy mu ten skin. No i dobra. Dotarliśmy na miejsce. I jesteśmy tutaj. No tutaj wydaje się wszystko w porządku, no ale ewidentnie mamy jakiś problem ze skinem, moi drodzy. Tam, no, brzydko wygląda. Aha, tutaj mamy tylko wpadku rzeczy, sylwetka, okej. I wejdźmy sobie dalej tu. Po wypadku, no to blizny mu pewnie zostały, nie? Nie, mówcie, że źle wpisałam. Źle wpisałam koda. Oh no. Anuluj, jeszcze raz. Okej, okay, jeszcze raz. Czas. Kropka. Full edit mode. ty jak chcesz opi. Co alkoholizm się szerzy w tej serii teraz. Okej, okay, modyfikuj jeszcze raz. Ja chcę tego skina zmienić i tyle zachodu, powiem wam, no. O taką małą rzecz, ale widzę, że teraz, tym razem wpisałam dobrze kod, także się cieszę z tego powodu, naprawdę. Bo tak, to chyba leciało tutaj i... Aha, blisko. Detale skóry, moi drodzy. No i co? No i tutaj mamy tego skina. No to w zasadzie to... Nie wiem, czy ja jeszcze mam tutaj innego? Co ja mam tu jeszcze nałożone? W takim razie, że mi to tak... On bez... Naprawdę genialnie wygląda bez skina nawet. No on naprawdę fajnie wygląda i teraz pytanie, co mi tam miesza po prostu. No nie, to ja bym chciała zostawić te tutaj taki bomb, tak. I od kiko weźmiemy sobie takie delikatne. Okej. Okay. Chyba, że strój by kolidował gdzieś, nie wiem. Okej, okay, może być. Kto się w to ubrał? Mamy coś takiego, co bym mogła mu dać? Nie. To czas. To jest straszne. Okej, okay, a chyba, nie wiem, czy mi się zdawało, czy oczy są inne? Mam wszystkie te bluzki jak noc. Nie podobają mi się aktualnie. No i dobra. Okej, okay, tak może być. Tylko teraz chcę te oczy zobaczyć. Nie.
chyba jest w porządku. No nic, no. Zobaczę w takim razie, czy teraz też tak będzie brzydko. Po przybliżeniu, nie wiem. I przybliżmy sobie naszego pana. No i teraz jest... O, yeah. Chłopie. Teraz jest gituwa. Znowu mi tutaj nie wchodzi ten... ja cię kręcę. No, dlaczego? Why? Move to top, move to top. Ma być to w topkach. I koniec. No. Jejku, panie policjancie. Epicko pan wygląda teraz. Teraz to można sobie słodkie fotki robić. Słodkie fotki. No. Ło, jacie. Ło, jacie. Wypi. Nie wstydź się. Nie sprzątnij. O. No i okej. Mamy fotkę. Do mnie. Alt 8, no i pięknie, teraz przynajmniej zdjęcia się będą robić ładnie. Okej, kochani, no ale takim akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, będzie mi bardzo miło. Koniecznie to zróbcie. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco. No i trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć!